Witam w kolejnym odcinku Pustynny Wąż Almazrach, tym razem na Ashika Island. Pamiętajcie, że przed każdą walką trzeba sobie zaplanować gunfight. Ja to sobie zaplanowałem, że będę się kładł i strzelał, wychylając się zza winkla. Jeśli ktoś strzela wam w plecy, wykonujcie ruchy lewa-prawa, ale nie gwałtowne, płynne i delikatne. Wykonując zbyt szybkie ruchy lewa-prawa, postać stoi wam po prostu w miejscu. W tej scenie widzicie, jak wychylam się i kładę za ścianę. Przeciwnik się nie spodziewał, więc wychylanie się zawczasu jest bardzo opłacalne. Tutaj słyszałem strzały, więc zawsze warto poobserwować chwilę okolice, by upewnić się, ilu przeciwników jest przed nami. Ale to chyba była jedyna śmierć w tej gierce. Pamiętajcie, gdy nie spodziewacie się przeciwnika w pomieszczeniu, strzelajcie zawsze z biodra. Tamten spadł za mną. Skoczył za mną i się zabił. Nie. Nie miał mocy. Ma tu innego wyjścia. Tutaj podejmuję złą decyzję, powinienem lecieć na ten dach na środku, ale pokusiły mnie strzały z tego dachu i chciałem tego gościa koniecznie dopaść. Tutaj chyba zginę drugi raz, jak mi się wydaje. Mi się
trzeba być ciągle w ruchu. W tej sytuacji, gdy jestem na dachu, trzeba się kłaść, wstawać, tam, rozglądać się. Waliłem. Wtedy możecie uniknąć śmierci. Nie, no nie zdążyłem go dobić. Jeszcze mogę wrócić. Na szczęście udało mi się odzyskać moje rzeczy po powrocie. To jest rebel. Ruch jest bardzo ważny. Nawet jak kampicie, ruszajcie się. Wtedy wyrabia się coraz bardziej wasza pamięć mięśniowa. Gdy strefa zmienia kierunek, a posiadacie maskę, biegnijcie od razu zająć lepszą pozycję w strefie, by wyprzedzić przeciwnika, potem go zaskoczyć. W tej sytuacji zostawiłem tych dwóch graczy z tyłu, którzy są zmuszeni do walki ze sobą. I dzięki temu został mi tylko jeden gracz do pokonania. Ja też pierwsza gierka jest wygrana.